endometrioza. Być może z tym słowem spotykacie się Państwo po raz pierwszy, chociaż szacuje się, że choroba dotyka nawet co 10. kobietę. Dziś wspólnie ze specjalistami bliżej przyjrzymy się chorobie, a przy zabrzańskim stoliku medycznym goszczą dr Mariusz Wojtowicz, ginekolog, położnik, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam Panią Redaktor. Oraz jest z nami dr Dariusz Gajewski, ginekolog, położnik, onkolog, witam również. Dzień dobry. Bardzo często o endometriozie mówi się, że jest to tajemnicza choroba kobiet. Dlaczego? Ja myślę dlatego, że przede wszystkim jest późno rozpoznawana. To rozpoznanie pierwsze, mamy do czynienia z nim wtedy, kiedy pacjentka zgłasza się z dużym problemem. Tym problemem może być występowanie guza w miednicy małej lub niepłodność. To są te dwa miejsca i dwa momenty, kiedy pacjentka zgłasza się do ginekologa i mówi, że coś się złego dzieje. Często temu towarzyszą bóle. Te bóle nasilają się w okresie okołomiesiączkowym, te bóle wybudzają w nocy ze snu, te bóle powodują, że nie można normalnie funkcjonować w ciągu dnia, w ciągu nocy. One powodują potężny dyskomfort w codziennym życiu i to jest ten problem. A dlaczego taka tajemnicza choroba? No dlatego, że do końca nie wiem, jakie jest etiopatogeneza tej choroby, jakie są przyczyny, które powodują wystąpienie jej. I tak do końca nie ma dzisiaj jednego specyfiku, jednego sposobu postępowania i leczenia u kobiet, u których stwierdzi się endometriozę. Wróćmy jeszcze na chwilę do objawów, które powinny każdą kobietę zaniepokoić i skłonić do pójścia do lekarza. Oprócz tych wspomnianych przez pana doktora Wojtowicza, czy możemy jeszcze o innych objawach mówić? Znaczy, oprócz tych dolegliwości bólowych, które są, powiedzmy, takie najczęstsze, mogą być też zaburzenia cyklu miesiączkowego. Często te młode kobiety mają trudności z zajściem w ciążę i to jest druga przyczyna, gdzie pacjentki zgłaszają się w celu diagnostyki i terapii. Nie zawsze, powiedzmy, można tą endometriozę zbadać przy pierwszej czy drugiej wizycie. Należy wykonać wtedy dodatkowe badania, czy to obrazowe, nieinwazyjne, czy badania inwazyjne z zaglądnięciem do jamy brzusznej, ale to zawsze wymaga wieloetapowego postępowania. Także pacjentki te z reguły są przez długi okres czasu diagnozowane i zanim nastąpi rozpoznanie, jest to dłuższy okres czasu. Nie można tego, powiedzmy, w najczęstszych przypadkach rozpoznać i leczyć w krótkim okresie czasu. Także jest to proces długotrwały i wieloetapowy. Tu padło stwierdzenie u młodych kobiet. Czy zatem jest to choroba, która najczęściej występuje u kobiet młodych? Tak, no to jest choroba związana z możliwością cyklu płciowego, tak, z funkcjonowaniem prawidłowym jajników. Ona występuje pomiędzy 25 a 30-35 rokiem życia. Także w tym okresie, kiedy kobieta tak naprawdę myśli o ułożeniu sobie życia osobistego, o posiadaniu potomstwa i nagle okazuje się, że coś się złego dzieje. No, inną rzeczą jest też to, że te guzy miednicy małej, one mogą się też pojawić wcześniej. One są duże, one są bolesne, one są bardzo niebezpieczne. Endometrioza ma to do siebie, że pęknięcie takiej torbieli w miednicy małej powoduje rozsianie tego procesu na całą przestrzeń jamy oczewnowej. My mamy dzisiaj do czynienia z pacjentkami, które przychodzą po resekcjach częściowych przewodu pokarmowego, jelita grubego, gdzie endometrioza się tak rozsiała i tworzyła olbrzymie konglomeraty guzowate, które prowadziły do niedrożności jelit. To jest naprawdę bardzo duży problem. Które kobiety są najbardziej narażone na endometriozę? Są to kobiety, które mogą mieć na przykład bardzo długie krwawienia miesiączkowe, z tego względu, że według jednej teorii krew miesiączkowa, dostając się do jamy otrzewnej, powoduje wszczepy i to też jest endometrium i to powoduje właśnie powstanie ognisk endometriozy w jamie otrzewnej. Albo pacjentki z zaburzonym cyklem miesiączkowym też mają predyspozycję do endometriozy. Albo część kobiet z uwarunkowaniami genetycznymi może być, ale jest to dziedziczenie wielogenowe, więc nie ma jednego genu, który byłby za to odpowiedzialny. Także na pewno są to pacjentki, u których, powiedzmy, w pierwszym stopniu pokrewieństwa osób, które już mają endometriozę, to ryzyko jest około 70%, także dosyć wysokie. Więc to jest, myślę, że duża część endometriozy ma uwarunkowania genetyczne.
Wokół tej choroby narosło wiele mitów. Między innymi przeczytałam o takim, że jeszcze do niedawna endometrioza nie była leczona w Polsce. Te technologie medyczne, możliwości rozpoznania tej choroby, one cały czas idą w kierunku tym, żebyśmy dzisiaj mogli zdiagnozować i znaleźć marker na to schorzenie. Oczywiście dzisiaj nie mamy markera specyficznego. My oznaczamy taki marker, który nazywa się CA125. Bardzo znany wśród pacjentów, którzy chodzą do ginekologa, mają problemy z jakimiś torbielami, bo ten marker przede wszystkim ma wykluczyć podejrzenie procesu nowotworowego, a nie sam proces nowotworowy. On też daje nam pewne podejście do pacjentki przed zabiegiem operacyjnym. Tak? Natomiast są ośrodki, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, tam są te główne ośrodki finansowane przez rząd amerykański, zajmują się badaniami genetycznymi i w tej chwili trwają prace nad wydzieleniem takiego markera, który można byłoby zrobić w rasie kaukaskiej i który byłby specyficzny, bo ta specyfika dzisiaj jest na poziomie 15-20%, czyli praktycznie znikoma. My dzisiaj nawet wdrażając taki marker, nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, że to jest endometrioza. I tu jest ten wielki problem dotyczący i diagnozowania, i rozpoznania, i zdefiniowania tej choroby. Tak? Dzisiaj jest to choroba naprawdę ogólnoustrojowo, ona dzieli się na 4 takie stopnie. Ten czwarty najbardziej zaangażowany, kiedy jest rozsiew praktycznie dotyczący całej jemy. Co dzieje się z kobietami, które jednak zbyt późno zgłaszają się do lekarzy i chorują na endometriozę? Jakie są konsekwencje takiej nieleczonej endometriozy? Czy endometrioza jest przewlekłą chorobą i długotrwałą? Także dynamika procesu jest różna u różnych pacjentek. U niektórych pacjentek zmiany są powierzchowne, powodują tylko ból na przykład, prawda? Natomiast u innych pacjentek może dojść do powstawania dużych wzrostów między jelitami, pęcherzem moczowym, narządem płciowym. Endometrioza charakteryzuje się też tym, że powstają wszczepy, które głęboko wnikają w głąb tkanek. W związku z czym na przykład może dojść do krwawienia z powodu tych ognisk endometriozy do pęcherza moczowego czy do przewodu pokarmowego. Są też opisywane ogniska przerzutowe w płucach czy w mózgu z endometriozy, więc jest to choroba poważna, ale najczęściej zlokalizowana w miednicy mniejszej, dotycząca narządu płciowego. W przypadkach skrajnych, o których pan doktor mówił, zaawansowanie endometriozy, wszystkie narządy będące w miednicy mniejszej no, są w poważnych wzrostach i czasami jest trudno operacyjnie rozpreparować te wzrosty. Także tutaj jest dosyć duży kłopot później, jeśli chodzi o leczenie zabiegowe, żeby jak najmniejsze, powiedzmy, obrażenia tkanek nastąpiły. Często nie da się operować pacjentek z rozległą endometriozą, nie korzystając na przykład z pomocy chirurga czy urologa. Czy takie zabiegi chirurgiczne, czy inne sposoby leczenia endometriozy są wykonywane w Zabrzu? Znaczy, oczywiście, że tak. My w tej chwili bardzo kompleksowo podchodzimy do problemu związanego z endometriozą i tutaj nie tylko należało powiedzieć o zabiegach, w szczególności laparoskopii, używanie nowych technologii tutaj laparoskopii, w których naprawdę wielkim wirtuozem, tego nie boję się powiedzieć, nie mówię jako lekarz, jako prezes szpitala, jest pan doktor Gajewski. Natomiast też myślimy o tym, co jest wokół tej endometriozy, czyli myślimy o pomocy psychologa, o pomocy dietetyka. Endometrioza to jest przede wszystkim zaburzenia perystatyki jelit, problemy z wypróżnianiem się bardzo często młodych kobiet i tutaj ustawienie takiej pacjentki w odpowiedni sposób pod względem dietetycznym, uzyskanie takiego dobrostanu funkcjonowania w otoczeniu zewnętrznym, tak? No powoduje, że to życie z tą endometriozą jest łatwiejsze. Oczywiście jest farmakoterapia. My oczywiście pracujemy nad swoim algorytmem postępowania. Tak, jest w tej chwili na świecie taka jest tendencja, że każda jednostka medyczna wypracowuje swoje jednostki postępowania. I na pewno, jeżeli jest to przypadek operacyjny, to pierwszą rzeczą jest to wykonanie operacji. To jest unicestwienie tych ognisk w ramach bezpieczeństwa pacjentki. Później włączenie bardzo intensywnej farmakoterapii w takim schemacie, który będziemy preferować, który preferujemy. No i później przygotowanie do pacjentki do tego, co ona oczekuje, jeżeli oczekuje ciąży. No to może nawet przygotowanie tej pacjentki ze współpracy z ośrodkami, klinikami leczenia płodności do in vitro, żeby tej pacjentce dać szansę zajścia w ciąży. Ja zapytam wprost, gdzie zatem znaleźć adres w Zabrzu czy w okolicach
gdzie leczy się endometriozę? Znaczy, na pewno dzisiaj to jest na szpital ogólnie rzecz ujmując, natomiast proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, wszyscy Zabrzanie, ale nie tylko, i pacjentki aglomeracji śląskiej doskonale zdają sobie sprawę, że powstaje coś nowego na Śląsku, nazywa się to Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Przy Szpitalu Miejskim w Zabrzu na Zamkowej. Potężna inwestycja, którą mamy nadzieję na początku września już uaktywnić, że pierwsze pacjentki się pojawią. Może być to powiedzmy 1 października, ale przy tak potężnej inwestycji, przy tak dużym zadaniu ten pocisk musimy wziąć pod uwagę. A jedną z podjednostek tego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka będzie Śląskie Centrum Laparoskopowego Leczenia Endometriozy. Dzisiaj zgłaszamy się do najbliższego ginekologa. Ten ginekolog niech to zdiagnozuje w ramach swoich możliwości. Pozostałą diagnostykę przeprowadzamy tu, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w kolebce ginekologii śląskiej. Zabrze Traugutta, pierwsza klinika, 56 rok. Także my tu jesteśmy jeszcze do września, więc proszę zgłaszać się tutaj z tymi problemami. Proszę kierować do nas pacjentki z endometriozą. My naprawdę jesteśmy tym specjalistami, my wiemy, co z tym zrobić. A przede wszystkim najważniejsze w diagnozowaniu, w leczeniu jest to, żeby spełnić oczekiwania pacjentki. Żeby to, co ona chce, czy zajście w ciążę, czy mieć lepsze życie, bezpieczniejsze życie, spokojniejsze, życie bez bólu, żeby zgłosiła się w odpowiednie miejsce. A czy po wyleczeniu zdarza się, że choroba wraca? No to jest właśnie najtrudniejsze pytanie, którego się dzisiaj spodziewaliśmy z panem doktorem. Proszę Państwa, to jest choroba przewlekła. Nie ma wyleczenia z endometriozy. To jest choroba, która jest, która może powracać z różnych powodów. Z powodów stresowych, zmiany sposobu życia, zmiany dietetycznych. My dzisiaj nie wiemy. Jeżeli raz się zachoruje na endometriozę, to trzeba pamiętać, że się ją ma. Na tą chorobę się nie umiera. Tą chorobę się leczy i z tą chorobą trzeba potrafić żyć. Dlatego jak mówimy o ośrodku endometriozy, mówimy nie tylko o właściwej opiece medycznej, ale mówimy o psychologicznej, mówimy o dietetycznej. To jest to, czym pacjentka powinna być tą opieką otoczona, żeby mogła z tym żyć. My powiemy w ten sposób, że nie można też mówić, że jest to choroba, która cały czas utrudnia życie. Te doświadczenia, które mamy, te badania naukowe, które są prowadzone w tej chwili na świecie, one pokazują, że mamy duży postęp, jeżeli chodzi i o diagnostykę, i leczenie. Będzie taki moment na pewno, że będziemy wiedzieli, jaka jest przyczyna, jaki jest antidotum na tą przyczynę. Dzisiaj trudno powiedzieć, czy to będzie za 5, 10 lat, czy za rok. Dzisiaj musimy pomóc tym pacjentkom, które na to chorują. Więc reasumując, to jest choroba, z którą należy żyć, to jest choroba, którą się nie wyleczy do końca, ale działania lekarzy, specjalistów będą prowadzić do tego, że o tej chorobie w ogóle nie będzie pacjentka myślała. I to jest chyba najważniejsze, prawda? Żeby nie myśleć. Jak nie myślę, to znaczy, że nie mam objawów tej choroby, i tych somatycznych, i tych psychicznych, każdego rodzaju. Potrafimy poprawić komfort życia pacjentek z endometriozą. Tak, da się to uzyskać, natomiast tak jak pan doktor powiedział, pacjentka musi mieć świadomość, że jest to schorzenie psychosomatyczne, które wpływa nie tylko na samopoczucie, ale też na emocje, i musi prowadzić też odpowiedni tryb życia, żeby po prostu samej nie nasilać objawów tej choroby, prawda? Musi się kontrolować, w odpowiednim czasie włączyć trzeba leczenie, czy to przeciwzapalne, przeciwbólowe, czy nawet jakąś psychoterapię. I wtedy daje to efekty takie, że następuje stabilizacja czy ustąpienie dolegliwości. Mówiliśmy, że to jest leczenie długofalowe. Czy ono jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Niestety nie. Ja z takim dużym zaniepokojeniem od wielu lat patrzę na to, co się dzieje i w Ministerstwie Zdrowia, i w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo jest mnóstwo jednostek chorobowych, które w tej chwili powinny być osobno refundowane. To ośrodki, które powstają, powinny być osobno finansowane za te działania, które dokonują. Niestety dzisiaj mamy taką sytuację, że albo mówimy o ginekologii jako o całości i w tym koszyku mamy endometriozę, mówimy o niepłodności i w tym koszyku mamy endometriozę, i to są jakby takie dwa główne, gdzie ta endometrioza jest. Nie ma dzisiaj produktu, który nazywa się endometrioza, za którą fundusz by zapłacił należyte pieniądze. Jak ja mówię należyte pieniądze i myślę o funduszu, to tak naprawdę ciężko dzisiaj znaleźć procedurę w ochronie zdrowia, która jest należycie płacona. Tak naprawdę nikt do tej pory tego nie zrobił. Nie dlatego, że nie potrafi, tylko jeżeli by się okazało, że pewna operacja, my o tym wiemy, w Niemczech kosztuje 4,5 tysiąca euro,
To nie może być tak, że w Polsce ma kosztować 4,5 tysiąca złotych. Tego się nie da. To jest nierealne, to jest nieakceptowalne przez środowisko i przez tych, którzy świadczą te usługi medyczne. Pacjent jest najważniejszy, ktoś kiedyś powiedział. My nie możemy odmówić opieki medycznej, bo mamy źle pewne rzeczy skalkulowane przez płatnika. Musimy to robić, natomiast głośno mówimy, że po pierwsze jest to bardzo źle skalkulowane, a po drugie dzisiaj jednostka endometrioza, mówi się bardzo wiele w Polsce o tym, że będziemy płacić za procedury medyczne, będziemy płacić za wysokie kwalifikacje. Pan doktor jest onkologiem, dzisiaj głośno się mówi o onkologii, też onkologii ginekologicznej, jak to będzie wspaniale, nie będzie kolejek. My liczymy na to, że tak będzie, bo też możemy być pacjentami. Natomiast rzeczywistość niestety jest brutalna i dzisiaj to, co planujemy w Zabrzu, czyli otwarcie Laparoskiego Centrum Leczenia Endometriozy, musimy robić w ramach puli tych środków finansowych, które mamy przeznaczone na ginekologię. Podsumujmy raz jeszcze nasze dzisiejsze spotkanie. O czym kobiety, które nas słyszą, oglądają, powinny pamiętać w sposób szczególny? Powinny przede wszystkim pamiętać o regularnych kontrolach u swoich lekarzy, ginekologów. Regularnych jak częstych? No, przynajmniej raz do roku. Jeszcze szczególnie, jeżeli występują jakieś problemy, no oczywiście częściej. Pacjentki, które mają zaburzenia cyklu, bolesne miesiączki, bóle niewiadomego pochodzenia w miednicy mniejszej, powinny w miarę regularnie kontrolować się, przynajmniej raz na pół roku, raz na rok, nie rzadziej, tak żeby być stale pod kontrolą. Drodzy Państwo, gośćmi Zabrzańskiego Stolika Medycznego byli dziś dr Mariusz Wójtowicz oraz dr Dariusz Gajewski. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę.